Widzowie, no nie wiem, że nobijki chyba pierwszy raz od 2 tygodni na sobie, nie? Byłem tak w sklepie dzisiaj. Ja pierdolę, widzowie, jako i miałem przypał w sklepie, to chuj. Słuchajcie tego. Ja pierdolę. Słuchajcie mojej dzisiaj historii. Musiałem pojechać na uzupełnienie alkoholi i kilku soków na jutrzejszy stream. No bo kurwa, jak byliście na poprzednich urodzinowych streamach, to wiecie, że u mnie zawsze na totalnej S-ie 20 różnych typów alkoholi, miksowanie drinków cały wieczór. No i kurwa, ale będzie jechanie do odciny. I teraz słuchajcie tego, widzowie. Brakowało mi tam kilku rzeczy. Tam musiałem sobie właśnie dokupić wódkę, miałem tequilę, miałem gin, miałem triple seca, chciałem sobie pić 3 dokupić, wódkę limonkową, Malibu nie miałem, kilka takich kurwa uzupełniających rzeczy, nie? Soku żurawinowego w ogóle nie mogłem dorwać, w ogóle sok żurawinowy strasznie ciężko kurwa dorwać gdziekolwiek w Rumunii, nie? Ale w Polsce to też. Słuchajcie, widzowie tego, pojechałem do makro. Do makro trzeba mieć kartę makro. My mamy kartę makro, nie? Podjechałem pod makro i myślę, ja pierdolę, kurwa, nie wziąłem karty makro. Jest tu Amandy w portfelu. I mówię, dobra, dzwonię do Amandy, wyślę mi zdjęcie, może wejdę na zdjęcie karty. Podchodzę do babki, do kasy i mówię się, hello, do you speak English? A babeczka jak zawsze w Rumunii, jak się to spotyka, a little bit. No to mówię, słuchaj, mam taką sytuację, mam kurwa założone konto, mam kartę, ale zapomniałem ją wziąć z domu i mi Amanda zdjęcie wysłała, nie? Czy dam radę na to wejść? Ona mi mówi, no, że tu jakąś apkę muszę pobrać, czy coś. Ja mówię, jaką apkę, nie? Że weź mnie tu wpuść, nie? I baba tak robiła. Mówi, dobra, nie? Dawaj, zeskanujemy, zobaczymy, czy zadziała. Zadziałało, wpuściła mnie. Tylko ja jakieś pół roku temu sam sobie wymieniłem baterię w aparacie, nie? Znaczy w telefonie. Jaki jest z tym problem, kurwa? Telefon mi się potrafi randomowo wyłączyć przy 50%. A jak mi zejdzie poniżej 20%, to kurwa nie znasz minuty, w której ci się wyłączy, nie? Mam no, czasem 40% baterii, telefon się wyłącza, bateria się wyładowała i chuj, nie da się włączyć, nie? Ktoś mi tłumaczył, że to jest kwestia tego, że generalnie, no to jest telefon z 2019 roku. Więc jak w tym roku kupiłem oryginalną baterię do niego, to są często baterie, które leżą kilka lat na magazynie. I nawet ja myślałem, że kupię sobie nowo i będzie gitara, bo tamtem już trzymało, no nie wiem, 24 godziny max. I z uwagi na to się to tak pierdoli, nie? Więc chyba będę musiał jeszcze raz kupić i może tym razem trafię na lepszą. Ale jest jakiś ten... Jest duży problem z tym. Słuchajcie teraz tego, nie? Stoję na dziale z alkoholem, biorę telefon do ręki, Amanda mi wysłała 3 rzeczy, które mam kupić. Nie wiem, ile mam pieniędzy na koncie na Revolucie, nie mam kurwa pojęcia. Amanda mi wysłała rzeczy, żeby zrobić zakupy, mam zdjęcie na telefonie, patrzę na telefon, mam 16% baterii. Kurwa, szybko panika, co zrobić? Bo jak mi się wyładuje telefon w trakcie zakupów, na którym jeszcze sobie słucham muzyki cały czas, to kurwa, na kasie zrobię z siebie debila, a jeszcze jak uda mi się kogoś przegadać, że udostępni mi swoją kartę makro, żebym na nią zrobił zakupy, to nie wiem, czy mi w ogóle karta przejdzie, bo nie wiem, ile mam pieniędzy na karcie, nie? I mówię, dobra, szybko wyłączam telefon, robię te kurwa zakupy, idę do kasy i mówię, ja pierdolę, żeby mi to nie padło włączając telefon, nie? Słuchajcie, ostatnio tak się czułem w sklepie, w momencie, w którym masz 10 lat, robisz zakupy z matką, wypakowujecie zakupy, kasjerka zaczyna kasować wasze rzeczy, które już dochodzą do samego końca, a matki nie ma, bo pobiegła po coś jeszcze i masz 10 lat i masz wrażenie, że zaraz babka będzie od ciebie oczekiwała zapłaty za pełną kwotę na, za wszystkie zakupy, nie? Mieliście takie sytuacje w życiu, bo jak jego ciężko, to jest najgorsza sytuacja w życiu i bez kitu stoję w tej kasie, tak? To jest taka... Trauma z dzieciństwa, nie? I stoję w tej kasie dokładnie z takim stresem. Szybko sobie przewalutowałem pieniądze właśnie ze złotówek na rony. Napisałem do Amandy, że mi just in case pitch dych wysłała. Ale widzę, że dobre, że mi starczy tych pieniędzy. Wchodzę z tego sklepu i tylko tak... Walecony AX1. Z głupich kurwa zakupów sobie takich problemów, nie? Narobiłem.